Zacząłem pić tego kokosa, no przepyszny. Patrzcie się, jaki gruby tutaj kokos, piękny. Jakie to mleczko kokosowe jest grube. No i przecież, no nie wytrzymam, muszę je spróbować. Ale to będzie pyszne. Piękny kokos, duży, piękny kokos. Troszkę mi się tylko rozlało do reklamówki, jak go niosłem i machałem, ale wypiłem wszystko nawet z reklamówki rureczką. A tutaj jeszcze reszta zakupów. No i tam ktoś przywiózł lód, nie wiem skąd. W każdym razie ładują ten lód do worków, do później tych takich skrzynek czerwonych. I później stąd ten lód rozważony jest po restauracjach i po wszystkich street foodach w 4 osoby. W 4 osoby na jednym skuterku. Zarąbali wagę spod 7-Eleven, no ja pierdzielę. Ja takiej jeszcze wcześniej fikuśnej huśtawki nie widziałem. Na takie widoki nie idzie się napatrzeć. Naprawdę, tego jest ciągle mało. Codziennie można tędy chodzić. Ale się pani dzisiaj nacieszyła, naśmiała ze mnie, bo totalnie nie możemy się dogadać. Kurczę, ale te dania mnie ciekawią, jak one smakują. Ten tutaj jakiś taki kurczak z cebulką, z takimi tutaj warzywkami. No wygląda bardzo, bardzo dobrze. Tutaj jakaś taka młoda, jakby ten, taki szczypioreczek czy coś. Tutaj też taki jakiś kurczaczek w takim sosiku, taki penan chyba. No Jezu, zaraz muszę to zjeść. No i tutaj jeszcze ta nóżka taka. A tu ją tak wziąłem, bo wziąłem. Ale najbardziej w sumie ciekawi mnie to danie, które jest tutaj. I wystaje stąd tutaj takie, ale muszę je najpierw wysypać na talerz, to wtedy będzie lepiej widać. Ale to jest dziwne danie. Jakiś naprawdę taki fioletowy ryż. Co to w ogóle jest? Nie wiem, tutaj właśnie makaron i tutaj to jest akurat dobre, zapomniałem jak się to nazywa, ale to już jadłem tutaj wiele razy. Bardzo dużo papryczek i jeszcze do tego jakiś taki sos. Zaraz to wszystko będę kosztował. To jest chyba jeszcze takie brązowe. W sumie nie wiem co to. Wiem, że mi tego dała trochę mniej niż tają, jak ładowała. Tego też mi dała trochę mniej, tego białego. Co to jest? Nie wiem co to jest. Smakuje naprawdę inaczej niż wszystko. Dobre, nie wiem, czy miałeś sobie gotówkę, ale przecież co? No co? No, takie dania. Zawsze jesz, jak ja zaczynam ćwiczyć. Jak ja się zbieram do ćwiczeń, to ty wtedy wyciągasz, jesz wszystko. No to powiem ci, że ja bym na twoim miejscu tego spróbował. Chociaż patrząc na twój brzuch, to bym poćwiczył. No co? No nie, no ja bym chciał mieć taki brzuch, dlatego ja bym chciał poćwiczyć, żeby mieć taki brzuch. Bo tak nie. To wyszło trochę w drugą stronę. Nie, coś ty, no patrz, takie cegiełki. Ale to jest naprawdę dobre. Cała rodzina wcina. A jeszcze tutaj jest taki sos. Ten ryż mi tu nie pasuje. Ale no spróbuj z tym ryżem. Ja tu spróbowałem, jestem w szoku, jak to dobrze smakuje. Tu jest jeszcze taki ryż, znaczy ryż, taki sos. Tego sosu na razie tak za dużo nie daje. Ryż z pleśnią. Ryż z pleśnią, bo ten sos ma też taki wyjątkowy smak. Co? Kwaśna. No trochę kwaśny ten sos właśnie, dlatego go dużo nie daje. Ale całe danie, kurde, no mi smakuje bardzo. Jeszcze z tymi właśnie papryczkami, co? Bardzo dziwne. No bardzo dziwne, no wyjątkowe takie. No bo w takim wyjątkowym miejscu skupione. Później ci pokażę. Bardzo słodki kokos. No, bardzo słodki kokos. Kokosik był pyszny. Znaczy jest pyszny, ale już się kończy. Ale jest bardzo dobry. No i powiem ci, że no to jest moje danie. A widzę, że dopadłaś się do niego, jakby było twoje. Nie, Dorota wczoraj też miała tylko taki jeden super mały posiłek, więc jest głodna. Dwa jajka i warzywa. Dwa jajka i warzywa. Nic więcej. Przysyłam wczoraj, tak? No. No właśnie, a macie jajecznicę nam robi. No to jeszcze zrobi, no. Ale jeszcze spokojnie, Musiu, za chwilę, wiesz? A więc tak, popróbowałem tylko tych dań, czyli tutaj mamy bardzo dobry penang, a tutaj mamy właśnie squidy. To na pewno są owoce morza w takiej cebulce. Cebulka, bardzo dużo cebulki, papryczka, no i jeszcze też jakieś tutaj takie dodatki. To tylko troszeczkę jest takie, ten squid jest troszeczkę tylko taki twardy, ale smakuje też bardzo dobrze. O, to mi się podoba, Emma. Emma mi się podoba, że wzięła się do pracy. W stroju, elegancko. Mhm. Trening jest z samego rana, to jest dobrze. A wy gdzie po jakichś parkingach łazicie? Czekaj, bo tutaj McDonald's, nie, no, McDonald's, KFC, Cafe Amazon jest na pierwszym planie, ale my przecież tam nie idziemy. Źle? No tutaj są restauracje, ale może da się jakoś tędy przejść. Mega ruchliwa ulica, jedna z głównych tutaj na Phuket, która leci z północy na południe wyspy. Teraz właśnie znajdujemy się w Phuket City i jesteśmy znowu przy galerii tej Central Phuket, ale dzisiaj idziemy do Decathlona. No tutaj na wyspie oczywiście, co może nas witać? No witają nas najpierw kajaki i pontony. No tak to tutaj wygląda. Tutaj nie witają nas na razie czapki, szaliki, no, chociaż bałwan też jest. Bałwan też jest, ale...
Mikołaj, Jezus Maria. No widzisz, myślałem o śniegu i powiedziałem bałwan zamiast Mikołaj. Następne, jedne z bardziej popularnych rzeczy w Decathlonie to wiosła i kolejne takie właśnie kajaczki. I kurde, nawet nie wiem jak to w sumie powiedzieć, takie no deski do surfingowania, czy jak to w ogóle nazwać. Ale pasuje ci, powiem. No, bardzo ci pasuje. Daj trochę wyżej głowę. Niebiesko, ale niebiesko to nie. No tutaj fajnie wygląda. Bardzo fajnie. Patrzcie, jaki pomysł na to, żeby ustroić choinkę na święta. No to można od razu ją wyścielić prezentami. Co to masz? Kwiatka. Co to za kwiatek? Taki z liściami. Posadzimy sobie na balkonie? No. W wiaderku moim. O, w wiaderku? Dobra. Bo tutaj widać korzenie. Ale to by trzeba było ziemię kupić. Ale on ma tutaj. No to mało. Tak jeszcze po trochę trzeba było. To byłoby kupić dwa. Chyba, że pójdziemy po piasek na plażę. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to chyba można za dowolną cenę kupić, więc za dwa baty kupimy dwa kwiatki. Są jakieś czwarte urodziny Decathlona. O, co to za dziewczynki i dzieci mnie tutaj ogólnie na tego mówią. Dobra, w każdym razie zakupy udane, czapki są, kwiatki są. Wszystko jest. Jeszcze bardzo fajne takie coś jest, ale kurczę, no krzesło. Takie krzesełka fajne. Jeszcze w ogóle takie kieszonka mała. No. 450 batów. 450 batów w sumie nie są właśnie drogie. Takie jeszcze na tyle pożyteczne, że nawet nie tylko na sam balkon, tylko też nawet na plażę byłoby w nich fajnie iść. No tak się zastanawiamy właśnie nad nimi. Co prawda nie takie chcieliśmy kupić, ale te są kuszące. Ale święty Mikołaj stoi za kasą. Nie można być tak blisko McDonalda i nie zjeść lodów w McDonaldzie. Mama czekolady. Czy wy nie przesadzacie z tą czekoladą? No, czekolada jest... Chyba ty przesadzasz, bo ty masz jeden cały. Czekolada jest do truskaweczek, a nie żeby podwajać swoją czekoladę. I jeszcze kwiatek z nami w McDonaldzie też przyszedł na lody. Był za darmo. Nie takie darmo. Trzeba było trochę rzeczy wykonać, żeby dostać. Chyba jeszcze nie widziałem tak poukładanego sklepu jak ten. Po prostu wszystko tu jest tak poukładane idealnie. Tak w ogóle w tym sklepie jest wszystko posortowane, że jestem w szoku. Wszystko równiusieńko, normalnie pomidorki tutaj, cyk, 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 cyk. Tu pomidorki, nawet ziemniaki w workach ładnie są poukładane na dole. Tutaj patrzcie na to, jak wszystko równiusieńko, tak. Ogóreczki jeden obok drugiego, marcheweczki, tu, cytrynki normalnie. I tu wszystko w tym sklepie jest tak poukładane, nie tylko te warzywa, tylko wszystkie rzeczy, które są. W ogóle pierwszy raz jesteśmy w takim sklepie, Villa Market, ale wygląda elegancko ten sklep. W lodówce winka normalnie ładnie, ciach, poukładane. Tutaj jakieś soczki, wszystko równiutko, no jakoś tak, kurczę. O! Kurde, co to za sklep? Patrzcie na to. Importowane lejsy normalne z Europy. Cheetosy. Tu jest normalnie, to jest jakiś fajny sklep. No normalnie, jakie chipsiki polskie. Tu jakiś barbecue flavored. Kurcze, eksport. No właśnie, eksport. Ja ile tu jest fajnych rzeczy. Nie no, jestem normalnie w polskim sklepie. Patrzcie na to. Dodatkowo Hellmann's tutaj normalnie. Tu jest wszystko, normalnie tu jest wszystko. Wszystko takie, jakbym był w Polsce. Przeniosłem się do Polski na chwilę, do polskiego sklepu. No i nawet musztardy są za 50 batów. Taka musztardka. Chyba muszę sobie ją wziąć na próbę. O, a tu są właśnie te drogie, kurczę, za 80. Papryczki, nie papryczki. Kurde, oliwki. Ja pierniczę. Ale wypas sklepu. Sklep nas pochłonął, ale zakupy mamy jakieś zrobione, także... Słodziutki, patrz, pół godziny go wybierała, ale w końcu słodki jest. Pyszczek. Słodki pyszczek. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej.